Inwestowanie dywidendowe jest bardzo popularne, ale w pewnych okolicznościach może się okazać prawdziwą mordęgą. Selekcja właściwych spółek, decyzja, kiedy je sprzedać, ciągłe ich monitorowanie, to wszystko może sprawić, że kiedy doliczymy koszt naszego czasu, który przecież też jest bardzo drogi, to cała zabawa może okazać się mało opłacalna. I tutaj na scenę wkraczają tzw. ETF-y dywidendowe, o których dzisiaj porozmawiam z moim gościem Mateuszem z samołykiem. Cześć Mateusz! Cześć Marcin. Mieliście już okazję poznać Mateusza w filmie Jak rozliczyć podatki z ETF-ów, a ja tylko przypomnę, że Mateusz prowadzi jedno z najchętniej odwiedzanych przeze mnie miejsc w polskim internecie, czyli blog Inwestomat.eu, gdzie pisze o gospodarce, o inwestowaniu i o zarządzaniu własnymi finansami. Bardzo gorąco polecam Wam e, to miejsce. I dzisiaj porozmawiamy sobie o ETF-ach dywidendowych, a zaczniemy od spraw najbardziej podstawowych. Mateusz, jakbyś mógł od razu na wstępie wyjaśnić, czym właściwie jest inwestowanie dywidendowe. Inwestowanie dywidendowe, przede wszystkim wyjaśnijmy sobie pojęcie dywidendy. W dywidendzie chodzi o to, że spółka dzieli się ze swoimi akcjonariuszami swoim zyskiem z ubiegłego roku. To jest jeden sposób na nagrodzenie akcjonariuszy za to, że posiadają akcje spółki. W inwestowaniu dywidendowym chodzi o to, że wybieramy tylko spółki, które wypłacają dywidendy. Czyli odsiewamy resztę rynku. Jeżeli spółki nie wypłacają dywidend, to ich nie kupujemy i robimy taki mały behawioryzm, skupiając się tylko na tych, które wypłacają dywidendy. Czyli tak naprawdę odcinamy sobie wszystkie tak zwane spółki, na przykład wzrostowe, które są nastawione na to, żeby zyski reinwestować we własny rozwój. Tak, dokładnie tak. A jaki jest w ogóle sens takiego inwestowania dywidendowego? No bo przecież. To, że spółka nam wypłaca dywidendę, no to z jednej strony fajnie, bo dostajemy jakieś pieniądze, no ale z drugiej strony musimy zapłacić podatek od tej dywidendy, potem pojawia się kolejny problem, bo do te pieniądze trzeba zainwestować. Skoro trzeba je ponownie zainwestować, to musimy zapłacić prowizję za nabycie i za, za tego typu transakcje. To po co w ogóle inwestować w ten sposób? I to jest bardzo dobry moment, żeby opowiedzieć Wam o trzech sposobach. Na dzielenie się zyskiem w pewnym sensie, które, które spółka może wykonać. Pierwszym z nich jest reinwestowanie we własny biznes, czyli to, o czym Marcin już powiedział. Jeżeli spółka reinwestuje we własny biznes, no to liczy na właśnie wzrost, czyli inwestycje, powiększenie skali działalności itd. itd. Drugim sposobem jest dywidenda, która, tak jak też Marcin powiedział, jest nieoptymalna podatkowo w pewnym sensie, ponieważ płacimy podatek w momencie wypłaty. Trzecim sposobem jest skup akcji własnych, który jest taką trochę bardziej optymalną podatkową wersją dywidendy. Mhm. Polega na tym, że spółka sama skupuje swoje akcje i likwiduje je później. Czyli jakby każdy akcjonariusz ma wtedy większy udział w spółce. To są trzy sposoby na nagrodzenie akcjonariusza za to, że posiada akcję. I dlaczego ten sposób polegający na wypłacie dywidendy jest tak popularny? Mhm. Tu myślę, że odpowiedź będzie dość prosta, bo wyobraźcie sobie, że inwestujecie w mieszkanie na wynajem. Jeżeli inwestujecie w mieszkanie na wynajem, to chcecie, żeby spływały do was, no można powiedzieć kupony, czyli ten czynsz znajmu wpada na wasze konto i dzięki temu macie te zyski. Może liczycie na wzrost wartości nieruchomości, ale przede wszystkim chodzi Wam o te wpłaty co miesięczne. Więc jeżeli teraz inwestujemy Marcin, w spółki dywidendowe, to mamy to samo. Czyli poza zmianą cen, zazwyczaj miejmy nadzieję do góry, że te spółki będą rosły na giełdzie, poza zmianą cen mamy jeszcze tą wypłatę, czyli nie przejmujemy się tak bardzo, jeżeli bardzo buja na rynkach tylko mamy co miesięczne jeżeli chodzi o stany zjednoczone czasami co kwartalne albo coroczne wypłaty dywidendy. Jasne. No i bardzo wiele osób z różnych innych z tych takich behawioralnych względów lubi po prostu czuć ten dopływ dywidend, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast ja bardzo często słyszę o tym, że o najlepszy sposób na inwestowanie to jest inwestowanie dywidendowe, wystarczy sobie wybrać spółki, które płacą wysoką dywidendę i nie musimy się przejmować tym, co się dzieje na rynku. No, w teorii brzmi to bardzo zachęcające, ale w praktyce takie tradycyjne inwestowanie dywidendowe jest tak naprawdę bardzo trudne. Jakbyś mógł opowiedzieć, z czego ta trudność wynika. Zacznijmy od tego, że dywidendy wypłacają tylko niektóre spółki na giełdzie. Jeżeli spojrzymy na przykład na indeks WIG, czyli naszą rodzimą GPW, to problem jest taki, że na około 350 spółek notowanych dzisiaj tylko 150 wypłaciło w tym roku dywidendę. Dlaczego powiedziałem tylko? Dlatego, że jest to jakieś 40%, czyli wyobraźcie sobie, żebyście nie sprawdzali, które spółki wypłacają dywidendę i jak ciężko było trafić na taką, która akurat to robi. I teraz martwienie jest drugi problem, mianowicie nawet jeżeli wybierzemy spółkę, która wypłaca dywidendę, to jak mamy się upewnić, że ona w przyszłym roku znowu ją wypłaci? I później kolejny problem. Czy ta dywidenda będzie rosła, czy pozostanie na tym samym poziomie, albo będzie jeszcze obniżona? Czyli żeby polityka dywidendowa była stabilna. Więc jeżeli człowiek kupi obligacje skarbowe czy korporacyjne, to może gdzieś liczyć, że wypłaty, te kupony będą na podobnym poziomie. A w przypadku spółek dywidendowych tak naprawdę nie mamy żadnej gwarancji, jak tylko nie będzie zysku w danym roku, albo zmieni się polityka dywidendowa, to dywidendy nie otrzymamy. Jasne. Myślę, że to jest dobry moment, żeby też powiedzieć i rozróżnić rynek na przykład amerykański od rynku polskiego, bo na rynku amerykańskim jednak jest taka no, kilkudziesięcioletnia tradycja w przypadku niektórych spółek wypłacania tych dywidend i one, no dość łatwo powiedzmy sobie jest powiedzieć, że ta i ta spółka to jest taka klasyczna spółka dywidendowa. U nas w Polsce jest to dużo trudniejsze. Jak mógłbyś troszkę o tych różnicach też opowiedzieć? Mm, tak, zanim jeszcze przedstawię pojęcie dywidendowych arystokratów, bo to jest bardzo dobry moment, to może spójrzmy tak szeroko na rynek amerykański. Przede wszystkim historia, tak? To jest giełda, która istnieje od wielu, wielu lat, a nasza GPW w tej wersji nowo nowożytnej, że tak powiem, od 30 lat raptem. Nasz mały parkiet New Connect od kilkunastu, więc jakby jesteśmy bardzo raczkującym rynkiem. Mamy 800 spółek na giełdzie, łącznie dywidendy wypłaca trochę ponad 200, więc jakby już widać, jak trudno jest w ogóle taką spółkę trafić. Teraz jeżeli patrzymy na Stany Zjednoczone, to tam tak zwanych dywidendowych arystokratów, tutaj warto przybliżyć pojęcie, dywidendowi arystokraci to są spółki, które nie dość, że wypłacają dywidendy od przynajmniej 25 lat, to jeszcze te dywidendy są wzrastające, także z roku na rok są coraz wyższe. I teraz, jeżeli byśmy podobne założenie albo wymaganie narzucili naszą na GPW, to wyobraźcie sobie, że jest w ogóle bardzo mało spółek, które w ogóle wypłacają dywidendę od 25 lat, jeżeli nasz parkiet istnieje od 30. To jeszcze, że one miałyby być wypłacane co roku i rosnąć, więc, jakby to założenie na GPW byłoby całkowicie niemożliwe. I dochodzi do tego taka kultura dywidend. Czyli w Stanach Zjednoczonych inwestorzy spodziewają się dywidend, oni chcą je otrzymać. Dla nich to jest taki dowód na to, że posiadają papiery czegoś prawdziwego, czegoś, co zarabia pieniądze. Więc dla nich, jak dywidendy nie ma, to oni nie są szczęśliwi. Jeżeli chodzi o polski parkiet, to tak naprawdę nie ma takiego wymagania przez głównych akcjonariuszy. Chyba nawet wolimy, jak te dywidendy są. Że tak powiem, niewypłacane, tylko reinwestowane i spółka rośnie. Jasne. No to ty, tym bardziej jest ustalić sobie taką dywidendową strategię i już no, nieraz w historii były takie zmiany, gdzie spółka, która była uznawana właśnie za dywidendową, nagle się okazywało, że zmienia zupełnie swoją politykę działania. Eee, przy, przy okazji jeszcze tego inwestowania dywidendowego, bo bardzo mi zależy, żeby osoby które są zainteresowane takim inwestowaniem, brały pod uwagę różne elementy. Ja już wspomniałem o tym czasie, o trudności w selekcji spółki, czy na przykład o tym, że no mamy taką spółkę dywidendową, więc kiedy jej kurs spada, to my sobie możemy powiedzieć, no a to spokojnie, będzie mi wypłacać dywidendę, ale z drugiej strony co zrobić, jak na przykład kurs takiej spółki wzrośnie kilkukrotnie, to czy sprzedać, czy dalej liczyć na tą dywidendę, prawda? Więc tych sytuacji wyboru jest dosyć dużo. Jest jeszcze jedna sprawa, myślę, o której warto powiedzieć, szczególnie w przypadku spółek zagranicznych, to jest kwestia rozliczania podatków i pracochłonności z tym związanej. Jak mógłbyś chociaż tak w kilku słowach coś o tym powiedzieć? O tym, o tym rozmawialiśmy akurat poprzednim razem, bardzo szeroko, więc tym razem tak. postaram się tutaj nie zanudzić na śmierć. Jeżeli chodzi o rozliczanie podatków, wyobraźcie sobie, że posiadacie spółki amerykańskie. Bardzo wiele z nich wypłaca dywidendę co miesiąc. To jest sześćdziesiąt kilka w tej chwili. Sprawdziłem przed wywiadem. 60 kilka spółek. Posiadacie 10 z nich, wypłacają dywidendę co miesiąc. I teraz Marcin, problem jest taki, że nie dość, że musimy później w tym arkuszu sobie przed kwietniem kolejnego roku sprawdzić kurs dolara tam przed dzień tego, jak otrzymaliśmy te dywidendy i przeliczyć to na złote i dopiero wtedy policzyć sobie, ile podatku musimy zapłacić, to jeszcze tyle, ile jest spółek, to musimy to zrobić na piechotę dla każdej jakby z tych wypłat. Więc to może być prawdziwy koszmar dla kogoś, kto nie jest biegły w Excelu tak albo się jest. na tym nie zna. No, Spokojnie można Spędzić nad tym ze 2-3 dni robocze w kwietniu, zamiast cieszyć się wiosną, to rozliczając po prostu taki podatek. No i jeżeli ktoś myśli o inwestowaniu dywidendowym, a z drugiej strony chciałby mieć trochę mniej z tym pracy, no to tutaj możemy zwrócić uwagę właśnie na ETF-y dywidendowe. I zanim zaczniemy je sobie omawiać, to może taka podstawa, jakbyś powiedział o różnicy pomiędzy ETF-ami, które wypłacają dywidendy, czyli takie ETF-y typu distributing. W porównaniu z ETF-ami, które akumulują te dywidendy, czyli accumulating. Tak, to jest bardzo ważna kwestia w inwestowaniu w ETF-y. Myślę, że każdy powinien to rozróżniać, zwłaszcza, że w Europie mamy gdzieś tak pół na pół jednych i drugich. Może accumulating jest trochę więcej. Teraz Wam wyjaśnię, dlaczego akumulujących jest więcej. Podstawa jest taka, że akumulujące mają spółki różnego typu, również te, które wypłacają dywidendy, i w momencie, jak wypłacą im te spółki dywidendy, one je przetrzymują i jak najszybciej próbują reinwestować. Ten cały pakiet spółek. Czyli wyobraźcie sobie, że nas nie obchodzi to, co się dzieje z dywidendami. One już sobie akumulują i one jakby szybciej rosną dzięki temu. Tak, tak możecie sobie wyobrazić. Jeżeli chodzi o etf typu distributing, to jest już zgoła inaczej. One mają taką obligację, żeby zwykle to jest dwa lub cztery razy w ciągu roku, żeby te otrzymywane dywidendy ze spółek gromadzić i w pewnym momencie wypłacić. Akcjonariuszom, znaczy posiadaczom swoich jednostek w tym przypadku. Więc wyobraźcie sobie, że zbierają te dywidendy z setek spółek i co jakiś czas wypłacają właśnie posiadaczom swoich jednostek. Także różnica jest znaczna. Tak jest. Czyli ETF przerzuca na nas problem, co zrobić z tymi pieniędzmi, które wpłynęły z dywidend. Stopa dywidendy to jest takie pojęcie, bez którego się nie obejdzie, gdy chcemy rozmawiać o inwestowaniu dywidendowym, więc żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, bo to jest jeden z elementów, które trzeba brać pod uwagę przy inwestowaniu dywidendowym, wyjaśnij, czym jest stopa dywidendy. To są właśnie podstawy postaw inwestowania dywidendowego, ale bardzo ważne podstawy postaw. Stopa dywidendy to jest miara wysokości wypłacanej dywidendy. Liczy się bardzo prosto. Tak najprościej przedstawię. Po prostu bierzemy kwotę dywidendy na przykład z tego roku, czyli taką, jaką spółka lub ETF chce wypłacić i później Dzielimy to na średnią, to jest ważne, średnią cenę z poprzednich czterech kwartałów albo z całego roku, czyli średnią cenę danego aktywa. I dam wam teraz przykład, bo to jest ważne, żeby na przykładzie zrozumieć, jeżeli spółka wypłaci na przykład 5 dolarów dywidendy, a średnia cena z danego roku to jest 100 dolarów, no to stopa dywidendy wynosi 5% brutto. To jest też ważne, bo później jest podatek belki. Tak jest, bo trzeba zapłacić jeszcze właśnie podatek od tak. tej wypłaconej dywidendy. Czyli wiemy już, czym jest stopa dywidendy. To teraz pytanie takie. Mogę mieć ETF szerokiego rynku, czyli inwestuję sobie powiedzmy w indeks SP 500, albo mogę starać się wprowadzić w życie inwestowanie dywidendowe, koncentrować się na spółkach, które rzeczywiście bądź mają wysoką stopę dywidendy, bądź ciągle te dywidendy zwiększają. No w zależności od typu takiego ETF-u jeszcze o tym porozmawiamy, to może różnie wyglądać. Czym taki ETF dywidendowy różni się od klasycznego ETF-u? Szerokiego rynku. Mhm. ETF na szeroki rynek przede wszystkim nie selekcjonuje. Wybiera indeks, to może być jak zwykle to SP 500 lub dowolny inny indeks i po prostu ma za zadanie kupować spółki, tak jak w tym indeksie tak one są rozmieszczone. Nic więcej. Filozofia, filozofii tu jakiejś wielkiej nie ma. Chodzi o to, że niektóre spółki wtedy wypłacają dywidendy. Inne nie, ale ETF kupuje wszystkie te spółki. Jeżeli chodzi o ETF-y dywidendowe, tutaj mamy też tak naprawdę do wyboru dwa warianty. Jeden z wariantów to jest właśnie ten high yield, to jest akurat faktor, czyli czynnik, to są te, które w danej chwili wypłacają najwyższe dywidendy, więc jakbyśmy spojrzeli na rozłożenie wszystkich spółek w indeksie, to jest ten, który wybiera te, które wypłacają najwyższe dywidendy, zwykle jest ich kilkadziesiąt maksymalnie, czasami mm -hmm. nawet kilkanaście. I później drugi typ to jest na dywidendowych arystokratów, on po prostu ma kupować te spółki, które wypłacają ciągle rosnące dywidendy i mają najbogatszą historię, najdłuższą historię. Czyli ten ETF dywidendowy zawsze będzie selekcjonował bardziej aktywnie, więc wybierając taki ETF możemy zapomnieć o czymś takim jak inwestowanie pasywne, bo to już przestaje być to. Tak jest, bo bardzo wiele osób myśli, że to jest synonim inwestowania pasywne i ETF, no nie, są też ETF-y, które w zupełnie inny sposób do tego podchodzą. A co za tym idzie, wchodzi nam na scenę kolejny element, czyli wyższe koszty zarządzania takim ETF-em. Czyli mamy tylko część spółek z całego indeksu, to są spółki dywidendowe, ale taki ETF zwykle też więcej kosztuje, prawda? Tak, są wyższe koszty, ale tutaj warto też znać dane, bo nie jest tak źle. Wczoraj akurat sprawdzałem dla europejskich ETF-ów. Koszt ETF-a dywidendowego tak średnio to jest jakieś 0,34% rocznie, mm -hmm. czyli to nie jest jakiś najdroższy z ETF-ów. Natomiast niedywidendowego jest jakieś 0,17, 0,16% ja. rocznie, więc jakby dwukrotnie wyższy koszt. Co w długim terminie oczywiście bardzo, bardzo pomniejsza nasz wynik z inwestycji. No tak, ale cały czas mówimy tutaj o bardzo niewielkim koszcie w ujęciu procentowym, wielokrotnie niższym niż ma to w Miejsce w przypadku funduszy zarządzanych o tak. aktywnie, prawda? Tu, o tak, więc no na pewno, jeżeli myślimy o inwestowaniu dywidendowym, to ten koszt ETF-u wydaje się nie być tutaj zbyt dużą barierą, jeżeli chodzi o wejście w tego typu inwestycje. No to pytanie teraz, wiemy już, czym się różnią te ETF-y dywidendowe versus ETF-y szerokiego rynku, to czy możemy się pokusić o jakieś ogólne wnioski, jak one sobie radzą? na tle ETF-ów szerokiego rynku? No wiesz, ktoś staje przed dylematem, czy po prostu zainwestować w szeroki rynek i nie przejmować się niczym, czy może chce inwestować w ETF-y dywidendowe, bo podoba mu się cała ta historia i, i narracja związana z inwestowaniem dywidendowym. Jak to wygląda? Czy można się pokusić o to, które lepiej się zachowują, a które gorzej? Tak, i to jest bardzo dobry moment, żeby rozróżnić te dwa typy ETF-ów dywidendowych. Bardzo dobry moment. Pierwszy z tych typów na dywidendowych arystokratów radzi sobie o tyle dobrze, że tak jak już mówiłem wcześniej, dywidendowi arystokraci, spółki, które od wielu, wielu lat wypłacają dywidendy, jeszcze te dywidendy muszą rosnąć. Więc wyobrażacie sobie pewnie, że to są w gruncie rzeczy te same spółki przez wiele lat. Więc jeżeli ten ETF to tak robi, to jego dywidendy również rosną i to jest ten dobry przypadek. No i teraz niestety, Marcin, mamy ten zły przypadek, czyli tak zwane ETF-y typu high yield. One się często nazywają high yield, czy po prostu yield. Czy high dividend yield też. Dokładnie. Słowo dywidend się przewija, ale nie ma tych arystokratów. Gdzie to dividend yield to jest właśnie ta wspomniana przez nas już stopa dywidendy. Dokładnie tak. Dobrze, że to powiedziałeś. Jeżeli chodzi o te ETF-y, problem jest taki, że one w każdym roku, albo nawet co kilka miesięcy robią taki skan rynku i robiąc ten skan rynku Wybierają te, które w danym momencie wobec swojej ceny wypłacą najwyższą dywidendę. No i wyobraźcie sobie, że czasami to są wręcz przyszli, przyszli bankruci, którzy wypłacają tą wysoką dywidendę ze sprzedaży majątku na przykład, albo to są spółki, które naprawdę sobie gorzej radzą. Po prostu z tego, z faktu, że ich cena jest niska, czyli inwestorzy nie wierzą w te spółki, wynika, że wypłacą one wysoką dywidendę. I jeżeli ETF będzie ciągle robił taką selekcję, czyli przebierał w tych spółkach, co roku zmieniał na przykład połowę portfela, to nie dość, że będzie miał wysokie koszty te wewnętrzne, zmiany tych spółek w portfelu, to jeszcze będzie kupował tak naprawdę nie najlepsze spółki dywidendowe, tylko te, które w danym roku obiecują na przykład 5% brutto dywidendy, co jest wynikiem świetnym, tylko co z tego, jeżeli przez lata później mamy ciągle to 5% wobec ceny, po której kupiliśmy, czyli ta dywidenda nie rośnie. Jasne. Czyli mając do wyboru, czy czytając gdzieś nazwach etf ów określenia typu High Yield, czy High Dividend Yield, czy Dividend Aristocras, no to większość osób myśli, o super, to jest ETF mm -hmm. dywidendowy. Jak ty byś tutaj do tego podszedł, jak to rozróżnił i które, twoim zdaniem, mają największy sens inwestycyjny? Mm, tak, największy sens mają zdecydowanie te na dywidendowych arystokratów, ale amerykańskich. Mm -hmm. I tu właśnie wychodzimy od tej tradycji, że tam jest wymóg 25 lat. Więc jeżeli on faktycznie wybierze te spółki, w tej chwili to jest 65 firm tylko. Także wyobraźcie sobie, to jest bardzo mała część rynku amerykańskiego, więc jeżeli tak EDF trzyma te 65 firm na przykład w portfelu, no to nie dość, że właśnie stopa dywidendy wobec ceny, po której kupiliśmy siłą rzeczy będzie rosła, bo nominalnie one muszą rosnąć, bo inaczej wypadłyby z tego indeksu, to jeszcze no, z czasem nie występuje ten efekt zmiany spółek. Czyli jeżeli to są firmy o takiej uznanej renomie, duże firmy, no to z czasem też gdzieś tam wartość, cena tego ETF-a rośnie. I jeżeli byśmy wybrali teraz na przykład na brytyjskich dywidendowych arystokratów, to jest zupełnie coś innego. Jest mniej spółek, one mają częstsze rotacje, inne wymagania i właśnie przed rozmową sprawdziłem i ta dywidenda nie rośnie nominalnie od kilku lat, więc musimy bardzo uważać, co kupujemy. No więc właśnie, zawsze kiedy staramy się wprowadzić jakiś faktor, jakiś dodatkowy element komplikujący to nasze inwestowanie, musimy się liczyć również z tym, że to będzie wymagało dodatkowych analiz. I broń Boże, nie wolno się tutaj kierować nazwą ETF-u, czy jakąś krótką historią. I zresztą bardzo fajnie to na swoim blogu wszystko przedstawiasz i opisujesz. I tam również Wymieniasz takie trzy sposoby na zbudowanie portfela dywidendowego z ETF-ów. Jak mógłbyś pokrótce powiedzieć, jakie to są sposoby? I postaram się możliwie prosto, bo można to prosto opisać. Pierwszy sposób to jest wybieranie tylko ETF-ów na szeroki rynek, czyli po prostu wybieramy sobie światowy ETF na właśnie światowy indeks. Wszystkie spółki z tego świata, daj, spróbujmy przynajmniej taki wybrać, typu distributing, czyli wypłacającego. Mhm. To działa w ten sposób, że on po prostu otrzymując te dywidendy że co kwartał będzie nam je wypłacał. Minusem takiego rozwiązania jest to, że w tej chwili wypłaci nam dywidendę zbiorczą w wysokości około 1% brutto rocznie. Jasne. Bardzo mało. To jest naprawdę jakbyśmy bardzo drogo kupili mieszkanie na wynajem. Można porównać, żebyśmy mieli bardzo niską stopę zwrotu. Natomiast plusem jest to, że ten wzrost długoterminowy będzie wyższy i wzrost dywidendy będzie taki jak właśnie w tych jak spółkach całego rynku. jak całego rynku. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób to jest wybieranie tylko ETF-u właśnie typu yield albo high dividend, czy dividend aristocrats i tu problemem jest właśnie to, co powiedziałem. Czyli, i co, że w tym roku będziemy mieli 4 lub 5% dywidendy brutto wobec ceny, po której kupiliśmy, jak ani wartość tego ETF-a, cena tego ETF-a nie rośnie z czasem, ani ta stabilność dywidendy. One potrafią być niższe, wyższe, ale raczej też nie ma tego wzrostu długoterminowego. Czyli pozbawiamy się tego najważniejszego elementu inwestowania dywidendowego, więc pytanie brzmi: po co? Trzeci sposób, to jest mój ulubiony, to jest zmiksowanie obydwu sposobów. Czyli na przykład większość portfela ulokować w szerokim ETF-ie na cały rynek, typu distributing, czyli otrzymywać niskie dywidendy, bo niskie, ale brać udział w tym wzroście całego rynku i do tego dorzucać, można powiedzieć tak, doważać tymi ETF-ami dywidendowymi. Oczywiście mogą być te, też ETF-y na obligacje, mogą być na akcje, ale ważne, żeby one w danym momencie wypłacały 3, 4, 5% dywidendy brutto. I to jest trzeci sposób. Oczywiście wszystkie te rzeczy, o których rozmawiamy, Mateusz z ogromną dbałością o szczegóły opisuje na swoim blogu inwestomat.eu i tutaj też dokładnie zalinkujemy również do tego artykułu, w którym pisze o tych trzech strategiach. Podaje tam konkretne przykłady, konkretnych ETF-ów, więc tak jak mówię, to jest miejsce, do którego bardzo lubię zaglądać po takie informacje. A powiedz Mateusz, jak ty inwestujesz i czy inwestowanie dywidendowe jest jakąś jakimś ważnym elementem twojej ogólnej strategii inwestycyjnej. Mm, tak, u mnie się zaczęło od inwestowania dywidend dywidendowego. To jest bardzo istotne. Czyli jak na początku, czyli jakieś 10 lat temu zacząłem wybierać spółki z GPW, z polskiej giełdy, to właśnie skupiałem się na spółkach dywidendowych. Czyli to był taki czysty behawioryzm. Ja chciałem coś mieć z tego, że inwestuję w akcje. Także zacząłem od tego. Z czasem coraz bardziej wychodziłem z tych spółek dywidendowych. Czyli dalej duża część mojego portfela to są takie spółki, ponieważ mi się je łatwiej wycenia. Jasne. I tak jak na początku powiedziałem, jeżeli spółka miała zysk, to będzie mogła wypłacić dywidendę, więc to jest taki dowód na to, że miała zysk. W tej chwili mam jeszcze, tak, jeżeli spojrzeć na cały portfel, to gdzieś tak połowa moich ETF-ów i spółek to są dywidendowe, połowa nie. I teraz jak to robię? Robię to w ten sposób, że na IKX akurat ja się skupiam na dywidendowych, ponieważ ja to traktuję jak dodatkową... Płatę roczną, czyli jak otrzymuje te wpłaty, mm -hmm. tylko to jest pewna skala portfela. Już właśnie na IKE jest na przykład powyżej 100 tysięcy złotych, tak otrzymuje wtedy dywidendy, to już łatwo się to dość inwestuje. Poza IKX -e nie chcę mieć problemów, więc przede wszystkim polskie spółki dywidendowe, ponieważ wtedy dywidenda od razu jest rozliczana, jeżeli chodzi o podatek, on jest od razu odciągany. Natomiast stronie od tego, żeby te ETF-y dywidendowe trzymać poza IKX. Jasne, no bo wtedy jest dodatkowa uciążliwość z rozliczaniem tych dywidend, z tymi kursami i tak dalej, o czym mówiliśmy już w naszym pierwszym filmie. Kiedyś też byłem fanem zwolennikiem, bo bardzo ta narracja do mnie przepowiadała to, że faktycznie dywidendy są bardzo istotnym wskaźnikiem stopy zwrotu w, drugim, w długim terminie, że no w zasadzie te spółki powinny mieć nieco niższą zmienność niż szeroki rynek, bo to są zwykle takie bardziej stabilne biznesy. Ale z czasem zacząłem dostrzegać więcej wad niż zalet i teraz myślę sobie tak. Kiedy inwestuję sobie po prostu w ETF szerokiego rynku i do tego jeszcze taki ETF, który tą dywidendę akumuluje, nie wypłaca mi jej teraz, no to tak. Po pierwsze oszczędzam mój czas, a ten czas jest jednak moim najcenniejszym aktywem, więc wyceniam go najwyżej. Druga sprawa. Oszczędzam na podatkach i do tego nie muszę ich co roku rozliczać. Po trzecie Oszczędzam na prowizjach, bo nie muszę tych pieniędzy, które otrzymuję z ETF-u, reinwestować tym samodzielnie. No i jeszcze po czwarte, nie mam też problemu z tym, takim, wiesz, behawioralnym podejściem, że, że muszę dostawać co chwilę jakiś wpływ, bo nie wiem, przydadzą mi się te pieniądze na jakiś cel, bo jestem na etapie akumulowania, budowania tego portfela i cały czas mam z tyłu głowy sytuację, w której, jeżeli bym potrzebował jakichkolwiek pieniędzy, no to mogę po prostu proporcjonalnie część tego portfela sprzedać i wtedy zachowuje cały czas jego strukturę, a środki ze sprzedaży w, w, abstrahując do tego, że mam poduszkę bezpieczeństwa, ale powiedzmy, że potrzebuję nagle dużo pieniędzy, no to mogę faktycznie to sprzedać. Ale wiesz, mi zależy na tym, żeby cały czas konfrontować swoje podejście do inwestowania, słuchać i szukać innych argumentów, więc powiedz mi, jakie ty widzisz Tutaj luki w takim sposobie patrzenia na inwestowanie dywidendowe, jakie ja reprezentuję. Powiedziałbym, że nie ma tu żadnych luk, ponieważ zrobiłeś gruntowną analizę i rozumiesz, dlaczego w to nie inwestujesz i podałeś mi bardzo dobre powody. Natomiast są takie dwie sytuacje, dosłownie dwie, w których jednak warto skupić się na dywidendach. Mhm. I teraz o nich opowiem króciutko. Pierwszy sposób to jest właśnie behawiory. Wyobraźcie sobie, że zaczynacie inwestować w akcje, w ETF-y na akcje, po prostu na giełdzie. Nigdy tego nie robiliście. Potrzebujecie jakiegoś bodźca, czyli tego właśnie tej zachęty do inwestowania. Wcześniej na przykład mogliście się zajmować mieszkaniami, obligacjami, lokatami, cokolwiek, mieliście różne aktywa, każde z nich wypłacało co jakiś czas te właśnie kupony, odsetki, nazwijcie tak. Chcecie, po prostu mieliście z tego jakieś tam kaszflowy, przypływy pieniężne. Natomiast teraz inwestujecie w akcje, one są zmienne i tylko widzicie ten numerek na rachunku i nigdy nic wam to nie wypłaca, więc może to być dla was mało motywujące do w ogóle inwestowania i oszczędzania. Więc to jest pierwszy. Taka pierwsza sytuacja to są właśnie początkujący, którzy mhm. chcą się zmotywować. Druga grupa, chyba ważniejsza niż ta pierwsza, bo to jest bardzo szeroka grupa, to są przyszli emeryci, tacy już w wieku, powiedziałbym 50, 60 lat. Dużo się mówi o fazie akumulacji i o tym, że właśnie można wtedy mieć ETF-y typu accumulating, ale bardzo mało się mówi o tym, że jeżeli na emeryturze chcemy to mieć wygodnie zrobione, no to chcemy mieć coś, co samo nam wypłaca na, na nasz zwykły rachunek, a nie coś, co musimy sprzedać. I teraz wchodzi jeden taki ważny problem. Jeżeli przez lata, na przykład, Marcin, inwestowałeś przez 20 parę lat w ETF mm -hmm. Accumulating, to siłą rzeczy nagromadzisz tam dużo zysku. Mm -hmm. Jeżeli chciałbyś się przepiąć w pewnym momencie na ten ETF dystrybujący, no to płacisz wielki podatek Belki. Oczywiście on szybciej narastał, natomiast możesz zapłacić nawet pół miliona lub milion podatku Belki. Więc problem, jaki w tym widzę, to to, że później jakbyś kupił te ETF -y, Distributing, będzie ich po prostu mniej, więc dywidendy z nich będą wtedy mniejsze niż jakbyś od początku je kupował. To przy założeniu tak, że tylko jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, jak się no, te duże zyski po wypłacie podatku mogą się okazać wyższe niż z tych ETF-ów dystrybujących łącznie ze względu tak. na to, że one w takim tempie po prostu nie będą rosły. Więc to jest, tak. to jest jedna rzecz, druga, no to właśnie optymalizacja podatkowa, czyli IKE. Nie? Czyli IGZE, czyli to, że faktycznie, kiedy to opakujemy w, w taki sposób, jest to też prostsze, prawda? To jest znaczy, jest to też sensowniejsze podatkowo. Jakbyś jeszcze mógł troszkę powiedzieć, jak możemy sobie zoptymalizować to inwestowanie dywidendowe. I to jest świetny moment, żeby sobie właśnie maksymalnie uprościć życie. Czyli jeżeli już posiadacie IKE, IGZE lub dwa konta, to wyobraźcie sobie, że od początku inwestujecie tylko w ETF typu wypłacającego, distributing. I już niezależnie, czy to jest szeroki rynek, czy tylko ten, który wybiera tą część spółek, kupujecie tylko takie ETF-y. Działa to w ten sposób, że kilka razy w ciągu roku, na przykład cztery razy w ciągu roku, wypłacą Wam dywidendę. Jeżeli to jest ETF rezydujący w Irlandii, i to podkreślam, rezydujący, czyli kod ISIN musi zaczynać od tych dwóch literek, IE, a nie, to, to nie chodzi, gdzie, on, gdzie jest notowany ETF. On może być notowany w Niemczech I... czy w Wielkiej Brytanii, to niezależnie, gdzie jest notowany, pamiętajcie o tym, że wtedy na tym trzecim poziomie i na drugim nie płacicie żadnego podatku od dywidendy, czyli jest maksymalnie optymalnie optymalny podatkowo, tak jak się da margin. I to działa w ten sposób, że jeżeli co, co roku sobie kupujemy ten sam ETF, to wpadnie nam kilka takich dywidend, portfel jest coraz większy i nie płacimy od nich żadnego podatku, więc chociaż mamy z głowy problem opodatkowania. Jeżeli chodzi o prowizję, to oczywiście ten problem na początku występuje. Natomiast w taki sposób, jak opakuje się ETF-y dywidendowe na IKE lub IGZE, wielkim plusem jest to, że jak już dojdziemy do wieku emerytalnego, w przypadku IKE 60 rok życia, w przypadku IGZE 65, problemem, znaczy problemem, w tym przypadku akurat to jest plus, jest to, że możemy zlecić tak zwaną wypłatę ratalną. I jeżeli dywidendy spływają same, a np. Na naszemu maklerowi powiemy, co miesiąc spróbuj nam wypłacić 5000 złotych, to on po prostu sprawdzi, czy z dywidend spłynęło tyle, jeżeli tak, to nam to wypłaci. Także to jest bardzo, bardzo komfortowe i wygodne. Super, bardzo Ci, bardzo ci dziękuję. Jak się uśmiechałem, jak powiedziałeś. Starci inwestorzy 50-60 lat, bo ja mam 44, więc niedługo będzie Jeszcze mi to, trochę nie, nie to dotyczyć, ale zamierzam pewnie inwestować do 80, a ja na pewno pracować bardzo długo, bo bardzo to lubię. Staram się na moim blogu i na moim kanale na YouTubie pokazywać Wam różne sposoby inwestowania, bo tak jak żaden inwestor na świecie, również ja nie mam recepty na to, jak robić to w sposób najbardziej optymalny, I nie ma jednej najlepszej strategii, bo każdy musi strategię inwestycyjną dostosować do siebie i to, że ja robię to w taki czy inny sposób, to nie musi być optymalna strategia i inwestowanie dywidendowe też dla wielu osób będzie właściwą strategią. Tylko bardzo zależy mi na tym, żeby robić to po prostu w sposób świadomy, żebyście nie zatrzymywali się na analizie samej nazwy ETF-u, czy nie patrzyli się tylko na stopę dywidendy, tylko wzięli pod uwagę znacznie więcej kryteriów i tutaj naprawdę mogę Wam z czystym sumieniem polecić blog Mateusza, inwestomat.eu Mateusz, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak fajnie tam drążysz to do trzeciego miejsca po przecinku, żeby te decyzje były bardzo, bardzo e, świadome. Powiedz mi, gdzie możemy w związku z tym znaleźć u Ciebie więcej takich materiałów na temat inwestowania dywidendowego? Przede wszystkim bardzo dziękuję, Marcin, za te ciepłe słowa. To dla mnie niezwykle dużo znaczy, więc chcę, żeś wiedział. Gdzie można znaleźć? Mam całą tak naprawdę serię artykułów o inwestowaniu dywidendowym. Jedna taka odnoga, taka ścieżka, jeżeli. Osoby są zainteresowane, opisuje inwestowanie w akcje spółek dywidendowych z GPW. I to jest właśnie, jest kilka wpisów na ten temat. One są po prostu z tagiem dywidendy. Bardzo łatwo to znaleźć. Druga ścieżka to są właśnie te wpisy, o których dzisiaj tak naprawdę rozmawialiśmy. Jak budować portfel dywidendowy z funduszy ETF? Czyli, żeby nie wpadać w te pułapki, że albo nie mamy wzrostu dywidend, albo one są w danym momencie zbyt niskie. No to oczywiście nie chcemy mieć permanentnie jednego procenta dywidendy rośnie brutto, no bo ani to nie motywuje, ani to nie pomaga tak naprawdę w niczym i nie daje wysokich wypłat. Więc na moim blogu są tak naprawdę, w tej chwili mam około pięciu artykułów tak czysto w tym temacie, natomiast po, tak jak Marcin powiedział, co uważam za bardzo istotne, to to, żeby nie fiksować się zbytnio na jednym podejściu, czyli żeby nie być dogmatykiem na przykład inwestowania dywidendowego i mówić, że ono jest jakoś obiektywnie lepsze od innego rodzaju inwestowania, tylko żeby otworzyć się na różne podejścia i tak jak Marcin opisał, tak jak on robi, to uważam, że warto wysłuchać, że w swojej sytuacji robi optymalnie, tak jak jest dla niego najlepiej i właśnie o to chodzi w inwestowaniu. Ja, poza tym jest jeszcze, ja mam tam twój portfel ofensywny, w którym swoje takie pomysły, czy wiesz, odejście od takiego bardzo podstawowego inwestowania realizuję. Czy tak jak ostatnio rozmawialiśmy z pańskim Pielokiem, takie podejście core satellite, czyli że mamy jakąś taką, też o tym wspominałeś, prawda, że mamy jakąś zasadniczą część portfela. I tam staramy się nie przekombinować po prostu, robić to w prosty sposób, żeby to nie pochłaniało naszego czasu i energii no bo wszystkie dane statystyczne pokazują, że trudno jest pokonać rynek. A jeżeli chcemy się bawić, czy odchylać w taką, czy inną stronę, czy w taki, czy inny styl inwestowania, to szczególnie na początku warto to zrobić jakimiś gdzieś tam na obrzeżach tego swojego portfela, żeby zobaczyć jak ta teoria, która nas zachwyciła ma się do praktyki i zobaczyć na przykład przez 3, 5, 7 lat jak te obrzeża portfela się też zachowują. Wydaje mi się, że to jest po prostu takie zdroworozsądkowe i nie stawiamy wtedy wszystkiego na jednego konia. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Cieszę się przede wszystkim, że możemy się wreszcie spotkać osobiście, bo od dość dawna mijaliśmy się z Mateuszem. Ten pierwszy film nagraliśmy również zdalnie. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia bloga Investomat.eu i przekonacie się ile jest tam wartościowych treści. A my idziemy teraz na dobrą kawę. Dokładnie. Potrzebowaliśmy tego. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.